Witam w audycji gościa Radia 5, a w studiu Radia 5 dzisiaj, krótko mówiąc, zwycięzcy drugiej tury wyborów samorządowych. W tym momencie w studiu panowie Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk, pan Karol Sobczak, burmistrz Olecka. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy słuchaczy Radia 5. Dzień dobry państwu. A pytania zadaje Artur Parafinowicz. Krótko, proszę o komentarz do wyników. No cóż, po raz kolejny wyborcy zadecydowali tak, że będę mógł prowadzić nasze miasto. Cieszę się niezmiernie z tego wyniku. W pierwszej turze zabrakło przysłowiowej kropki nad i, no teraz ta kropka jest, może taka mocniejsza, bo 65 ponad procent. Porównałem swój wynik do wyniku sprzed 10 lat, kiedy była też druga tura i poprawiłem się tutaj o 2 punkty procentowe. No cieszę się niezmiernie i chciałbym tutaj wyrazić słowo podziękowania wszystkim mieszkańcom naszego miasta, suwalczanom, którzy poszli do wyborów, oddali na mnie głos. Cieszę się niezmiernie z tego zaufania, które jest do mnie kierowane, a ja zrobię wszystko, tak jak zawsze, żeby tego zaufania nie zawieść i rozwijać, budować, pracować na rzecz tego miasta i jego mieszkańców. To jest zobowiązanie moje, ale no chciałbym, tak jak dzisiaj słuchając Radio 5 przy śniadaniu, wypowiedziała się jakaś kobieta w komentarzu, że no, pan Rankiewicz tyle lat kieruje tym miastem, niech jeszcze pokieruje, jeszcze kilka rzeczy zostało do zrobienia, a później niech spokojnie odejdzie na emeryturę. Także tutaj cała recepta, wszystko jest jasne i przedstawione. Pan Karol Sobczak? Tak jest, no byliśmy świadkami w Olecku, w gminie Olecko, wyrównanej kampanii. Tak jak widać po podziale głosów, jesteśmy, można powiedzieć, o niewielki procent, mój komitet, moja osoba przeważyła tą swoją pracą na korzyść, że dzisiaj burmistrzem jest Karol Sobczak. Ale chciałbym również podziękować wszystkim wyborcom, wszystkim mieszkańcom gminy Olecko, którzy poszli do urny. Niewiele zabrakło do 7 tysięcy, czyli 42% mieszkańców uprawnionych do głosowania poszło, skorzystało ze swojego prawa wyborczego, uczyniło z tej ostatniej niedzieli święto demokracji i im wszystkim chcę podziękować. Natomiast przed nami rzeczywiście w tej chwili i jako samorządem z Radą Miejską mam nadzieję, że dobry czas współpracy, że ten pył wyborczy, te emocje opadną i mam nadzieję, że to nie przeniesie się że na pewnego rodzaju skonfliktowanie rady, burmistrza, gdyż musimy pamiętać o tym, że jednak w tej chwili pracujemy na korzyść i tylko i wyłącznie mieszkańców, a wiele problemów jest do rozwiązania i mam nadzieję, że w tej chwili ten podział, który nastąpił w społeczeństwie, bo tak trzeba powiedzieć, przy urnach wyborczych, mam nadzieję, że to będzie taki podział elegancki, nie spowoduje, że będziemy w Radzie Miejskiej znowu podzieleni i tym samym ta współpraca nie będzie przynosiła takich korzyści, takich efektów, jakie zawsze przynosi po prostu dobre relacje, dobra współpraca. Także liczę na to, że w tej chwili w samorządzie nastąpi czas dobrej współpracy po tym pyle wyborczym. A dzisiaj dziękuję wszystkim wyborcom, a szczególnie tym, którzy postawili na moją osobę. Dziękuję, że byliście przy urnach wyborczych, dziękuję, że oddaliście głos. No właśnie, w Olecku 2,5% przewagi nad panią Anetą Milczarek, aż 2,5% albo tylko 2,5%, zależy jak kto na to spojrzy. Łatwo powiedzieć dziękuję swoim wyborcom, ale co powiedzieć wyborcom rywalki w tym wypadku? Zawsze wychodziłem przez ostatnie 5,5 roku z dyskusją, z ręką do każdego. Nie bałem się otwartych dyskusji, przecież zrobiłem taką formułę przez ostatnie 5 lat, co kilka miesięcy. Zapraszałem wszystkich mieszkańców na otwarte spotkania, czy to, które były robione w kinie, czy to w AGT. I każdy mógł się ze mną z jednej strony skonfrontować w swoim poglądzie, jeżeli coś mu się nie podobało, skrytykować moje działania. Nie uciekałem od takiej sytuacji i teraz również nie będę uciekał. Zapraszam wszystkich mieszkańców do dyskusji, do prac nad naszym jakby samorządem, nad naszymi potrzebami, nad naszymi oczekiwaniami. Jeżeli działania moje jako burmistrza będą w jakiś sposób nie na rękę, czy tam nie pomyśli, zapraszam. Jestem osobą otwartą, nie boję się dyskusji i jeżeli w tej chwili 2,5% przeważyło,
Mam nadzieję, że przez najbliższy ten 5 lat przekonam do siebie mieszkańców tych, którzy być może dzisiaj głosowali na panią Anetę, ale mam nadzieję, że tu chodziło o program i zrealizujemy to wspólnie, również, bo pani Aneta jest przecież w tej chwili w Radzie Miejskiej, że wspólnie my również się dotrzemy z korzyścią dla mieszkańców, to docenią mieszkańcy, to zobaczą. I między innymi to będzie tym efektem wspólnym i mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy, którzy głosowali na panią Anetę, nie będą czuli się zawiedzeni. Panie prezydencie, wertując media społecznościowe, natknąłem się na sporo wpisów typu głosujmy na pana Renkiewicza, aby nie wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jak by pan odniósł się do takich sformułowań? Oczywiście tutaj jesteśmy po kampanii wyborczej, po tej drugiej turze, ale muszę powiedzieć, że ona w Suwałkach przebiegała dość spokojnie i tutaj Jacek Juszkiewicz, mój kontrkandydat z Prawa i Sprawiedliwości, naprawdę nie atakował mnie w sposób taki brutalny, a ja jestem już doświadczoną osobą, te różne kampanie różnie wyglądały, ale tutaj chciałbym podziękować w tym miejscu dla pana Jacka. Niemniej jednak, nie wiem, no społeczeństwo u nas ma chyba, suwalczanie mają złe doświadczenia, co chodzi o postawę niektórych osób ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, co się działo w ostatnich latach, jak sekowany był prezydent tego miasta, podwójne uroczystości i tak dalej. To jest taki standard, który utrzymywał się przez kilka lat i ludzie tego nie chcą. Ludzie nie chcą takiego przełomu, jakichś konkretnych takich zmian, gdzie ktoś przyszedłby i z nadania politycznego rozdawał tutaj karty, obsadzał ludźmi wszystkie stanowiska w mieście. I myślę, że była duża tutaj obawa ze strony wyborców. No oczywiście ja po raz kolejny musiałem rywalizować z osobą popieraną przez Prawo i Sprawiedliwość, startująco właśnie pod tym szyldem. Jak widzicie państwo, Suwałki pozostają neutralne, niepolityczne. Jestem samorządowcem, ale chciałbym współpracować ze wszystkimi opcjami politycznymi, bo jestem człowiekiem konsensusu, współpracy, a nie kłótni i jakiejś wojny politycznej. Panowie, wchodząc do tego studia, trochę zdradzę kulisy, sami wszczęli dyskusję o frekwencji. Olecko 42%, Suwałki 33%. Co te cyfry mówią? No te cyfry w przypadku Suwałk są smutne. Ja już na to zwracam uwagę po pierwszej turze, kiedy 10 punktów procentowych frekwencja była w Suwałkach słabsza niż w województwie podlaskim i w kraju. I teraz też pokusiłem się o wynotowanie, jak wyglądała frekwencja w kraju. 44%, w województwie 43%, a w Suwałkach 33%. W Augustowie 39%, w Sejnach prawie 50. No coś się złego dzieje z naszą postawą, taką społeczną, demokratyczną, obywatelską. Jest dużo rzeczy chyba do zrobienia, żeby społeczeństwo chciało być aktywne. Być może to wynika z tego, że jeżeli nic złego się nie dzieje, bo my jesteśmy w genach, jako Polacy to mamy, protestujemy i walczymy, a jeżeli wszystko jest okej, to troszeczkę pasywnie zachowujemy się. Ja tu wejdę w słowo. Pan prezydent mówi, jeżeli wszystko jest okej, to by znaczyło, że w Suwałkach jest bardziej okej niż w Olecku, bo tam 42%. A może chodzi właśnie o te emocje. Z jednej strony Suwałki, bardzo stonowana kampania, praktycznie bez emocji, taka dżentelmeńska rozmowa. Nie mówię, że ta Olecka nie była dżentelmeńska również, ale tam emocji wydawało się więcej i może frekwencja jest odzwierciedleniem emocji, które towarzyszą kampanii, tych wszystkich argumentów. Zależy od armat wytoczonych na plac boju. Pan burmistrz. Z jednej strony z panem redaktorem się zgodzę. Rzeczywiście kampania w Olecku miała swoje blaski, ale nie uniknęliśmy w tej kampanii również i cieni. I kilka wątków było smutnych, przykrych dla demokracji. Natomiast rzeczywiście my w Olecku, oczywiście w pierwszej turze była frekwencja na poziomie 47%, w drugiej turze 42%, więc część, myślę, że elektoratu, część mieszkańców zostało w domach z powodu ich odpadnięcia w pierwszej turze ich kandydatów. A więc nie chcieli w jakiś tam sposób być już stroną i nie widzieli dla siebie jakby miejsca na tej scenie przy urnie wyborczej.
Ale rzeczywiście między innymi, i tu się zgodzę jak najbardziej z panem prezydentem, myślę przed nami jako po prostu społeczeństwem, czy to będą lekcje, czy to będzie szkoła, czy to będą stowarzyszenia, fundacje, czy po prostu jako praca społeczna uświadamiająca, że wybory jest to święto demokracji, bez względu na to, czy są to wybory parlamentarne, samorządowe, za chwilę przecież mamy do Europarlamentu, za chwilę, no ciut później mamy na prezydenta. A więc myślę, że jako społeczeństwo musimy odrobić pewnego rodzaju lekcje, gdyż ten mandat społeczny, jaki ma czy każdy samorządowiec w tym wypadku, jednak dobrze by było, gdyby to był mandat jak najbardziej silny, wynikający z zaangażowania społecznego, ze świadomości społecznej, czemu służy samorząd, czemu służy wybory na prezydenta, na burmistrza, na wójta, czy też do rady miasta, gminy, czy też powiatu. I no, to nie są procenty zadowalające i które nas powinny cieszyć i budować. Ponad 5 lat temu ta frekwencja była ponad 50% w Olecku. Dziś nie wiem, czy ludzie są zadowoleni, czy po prostu są być może z powodu buntu niezadowoleni, tak jak tu pan prezydent powiedział. Czy być może jesteśmy za wygodni, być może była zła pogoda. Nie wiem, co było przyczyną główną. 2 tygodnie temu była za dobra. No to właśnie, tak pogoda. Jest jak za dobrze, to źle i jak jest zimno, to też jest źle. Więc dzisiaj nie wiem, co jest. No, to jest praca dla socjologa jakiegoś do przebadania tego tematu. Natomiast jest praca domowa do odrobienia na pewno. Panowie, krótko, bo została minuta. Co teraz, pan burmistrz? Co teraz? Krótka odpowiedź, do roboty. Pan prezydent? Też rada miejska, klub duży, 12-osobowy. No, trzeba formalne rzeczy pewne przeprowadzić. No i pracy mamy dużo, a tematów podkładanych, takich już napiętych z terminami jest bardzo dużo. Także pracujemy. Rada miejska, formalne tematy. Tak, będzie o czym pisać, podejrzewam. W studiu Radia 5 zwycięzcy drugiej tury wyborów, pan Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, pan Karol Sobczak, burmistrz Olecka. Dziękuję panom za przybycie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A za chwilę powitamy pana Konrada Kazanieckiego, nowego, niezaprzysiężonego jeszcze burmistrza Gołdapi. Już widzę, jest za szybą. Dziękuję państwu i wracamy za chwilę.